Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji plenerowej. Są ze mną zastępczyni do spraw gospodarczych pani prezydent Elżbieta Gralec i architekt miejski pan Marcin Bednarczyk. Szanowni Państwo, spotykamy się po to, żeby przekazać za Państwa pośrednictwem mieszkańcom Starachowic informacje dotyczące projektu, który realizujemy, projektu związanego z budową ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta. Na ten cel pozyskaliśmy ogromne środki zewnętrzne, to są środki europejskie, 85% dofinansowania i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to jest 10% dofinansowania. W sumie kwota, a raczej procent dofinansowania to 95, a tylko 5% środków własnych pochodzi z budżetu miasta Starachowice. W ramach tych środków budujemy ścieżki rowerowe przy drogach wojewódzkich, przy drogach powiatowych i przy drogach gminnych na terenie naszego miasta. Budujemy ścieżki rowerowe głównie po to, aby mieszkańcy Starachowic jak najczęściej mogli korzystać z rowerów. Przede wszystkim, żeby poprawić bezpieczeństwo dzieciaków, które chcą dotrzeć do szkoły rowerem, ale także, żeby umożliwić bezpieczne dotarcie do pracy wszystkim mieszkańcom, którzy chcą swoim jednośladem przemieścić się do jednego z zakładów pracy na terenie naszego miasta. Po to budujemy ścieżki rowerowe, po to pozyskaliśmy środki europejskie i rządowe na ten cel, aby poprawić bezpieczeństwo na terenie naszego miasta. Szanowni Państwo, ścieżki te powstają w kilku lokalizacjach. Powstają przy ulicy Radomskiej, Szkolnej, przy ulicy Jadwigi Kaczyńskiej, Bankowej, przy ulicy Marszałka Piłsudskiego, przy ulicy Rogowskiego, przy ulicy Słonecznej i przy ulicy na Szlakowisku. Dwóch wykonawców wykonuje te prace dla nas. To jest firma Budroma z Starachowice i firma Gomar ze Skarżyska Kamiennej. Kwota, jaką przeznaczamy na ten cel, to 15,8 miliona złotych, w tym 95% środki zewnętrzne i 5% wkładu własnego ze strony miasta. Drodzy Państwo, każda inwestycja w naszym mieście wiąże się z tym, że projektując, projektant musi uwzględnić całą infrastrukturę, która leży na trasie danej inwestycji. To jest infrastrukturę podziemną, ale także drzewa, krzewy, które znajdują się w najbliższym otoczeniu. W przypadku ścieżek rowerowych moja opozycja informowała o tym, że w ramach tego projektu zostanie usuniętych 219 drzew. Wtedy starałem się za Państwa pośrednictwem przekazać informację, żeby trochę się wstrzymać z oceną, ile drzew zostanie usuniętych w ramach tych prac, dlatego że za każdym razem przy realizacji tego typu inwestycji proszę wykonawców o to, aby maksymalnie ograniczać skalę wycinki drzew do niezbędnego minimum, a jeśli jest to możliwe, to żeby unikać jej w zupełności. To nie zawsze się udaje, dlatego że, tak jak wspomniałem, jest infrastruktura podziemna, która pokazuje też, w jakim obrębie musimy się przemieszczać, także jakim pasem drogowym dysponujemy, i musimy uwzględniać jedno, że często są to pasy drogowe, które nie należą do miasta Starachowice, jak w przypadku dróg wojewódzkich czy dróg powiatowych na terenie naszego miasta. W tym przypadku znajdujemy się przy drodze wojewódzkiej, która zarządzana jest przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, natomiast obok niej znajdują się tereny gminne, na których staramy się realizować te inwestycje. I na tym przykładzie, bo też obiecałem, że oznaczymy tutaj drzewa, które będą przewidziane do wycinki, możemy powiedzieć, ile drzew było pierwotnie w inwentaryzacji w 2019 roku określone do wycinki, a ile zostanie fizycznie, realnie wyciętych. I tak przy ulicy Jadwigi Kaczyńskiej 28 drzew było przewidzianych w pierwotnej inwentaryzacji do wycinki, natomiast znikną dwa drzewa, które specjalnie dla Państwa zostały oznaczone. To jest pierwsze drzewo, a drugie drzewo tam dalej. Nie wiem, czy to nie są owocowe drzewa, ale to chyba owocowe. W przypadku ulicy Szkolnej było przewidzianych 59 drzew do wycinki, 29 zostanie usuniętych. W przypadku ulicy Marszałka Piłsudskiego i Rogowskiego miało być 37, będą 4. W przypadku Słonecznej nie były przewidziane żadne drzewa do usunięcia i nie będą wycinane. W związku z tym przy ulicy na Szlakowisku 28 inwentaryzacja pokazywała drzew do wycinki, natomiast usunięte zostaną 3 drzewa. I szanowni Państwo, za Państwa pośrednictwem do mieszkańców informacja. Zawsze staramy się unikać wycinki drzew. Wszędzie, gdzie tam to możliwe, staramy się tego unikać i tak jest także w tym przypadku. Ale co istotne, to wtedy, kiedy jest konieczna wycinka, bo nie ma innej możliwości, staramy się o to, aby nasadzeń nowych drzew na terenie naszego miasta było zdecydowanie więcej. I w tym przypadku
nowych nasadzeń, gdzie 66 drzew ubędzie, mamy 178 drzew i 1218 krzewów. Jak do tego dodamy projekty, które realizowaliśmy w ostatnich latach związane z nowymi nasadzeniami zieleni, projekty związane z nasadzeniami, które dokonywaliśmy także z Lasami Państwowymi, to można jasno i wyraźnie powiedzieć, że miasto Starachowice jest jednym z najbardziej proekologicznie nastawionych miast w województwie świętokrzyskim i pewnie jednym z najbardziej proekologicznych miast w Polsce. Ten projekt, który realizujemy, jest tego najlepszym dowodem, dlatego że stawiamy na mobilność miejską mieszkańców Starachowic, stawiamy na transport publiczny, stawiamy na transport bezpłatny dla mieszkańców. Zlikwidowaliśmy konieczność płacenia za bilety dla mieszkańców, którzy na komunikację miejską w naszym mieście składają się w ramach płaconych w Starachowicach podatków. Budujemy ścieżki rowerowe po to, aby mieszkańcy nie korzystali tak często ze swoich samochodów, tylko mieli do wyboru albo komunikację miejską, albo rower po to, żeby dojechać do pracy. Wzorujemy się na najlepszych przykładach za naszej granicy, z różnych stron świata. Miasta, które są przez mieszkańców określane jako miasta szczęśliwe, te, w których żyje się najlepiej, to miasta, które postawiły na transport publiczny, na ścieżki rowerowe, na poruszanie się za pomocą rowerów, a także na ułatwianie życia pieszym. My to wszystko staramy się w Starachowicach realizować właśnie po to, aby mieszkańcy Starachowic w kolejnych latach mogli mówić o tym, że mieszkają w mieście szczęśliwym. Do tego dążymy. Tam, gdzie projekt przewiduje możliwość zachowania drzew, zawsze to robimy. Tam, gdzie nie ma takiej możliwości, niestety nie mamy możliwości z tego korzystać. Ciężko byłoby w koronach drzew wybudować ten nowy budynek, który już powstał i którego budowy jesteście Państwo każdego dnia świadkami. Patrząc na to, co się dzieje na terenie naszego miasta, roboty idą zgodnie z planem. W trzecim kwartale powinniśmy otwierać wszystkie ścieżki rowerowe, które zostały przeznaczone do realizacji w ramach tego projektu europejskiego w tym roku. Tutaj, jeśli chodzi o ulicę Słoneczną, tak? Tam prawdopodobnie zostanie taka sama ilość miejsc, natomiast może nam ubyć ewentualnie jedno miejsce, tak, Marcin? Znaczy, tam wyznaczamy miejsca dla niepełnosprawnych, no właśnie, dwa, także takie pełnowymiarowe, w związku z tym będzie po prostu uszczuplone miejsce zwykłe, normalne, postojowe i ze względu na to, że też robimy bezpieczne przejście dla pieszych, będzie niestety odsunięta możliwość parkowania od tego przejścia dla pieszych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Będzie musiało być miejsce wyznaczone 10 metrów od takiego przejścia. W związku z tym być może tam nie było teraz miejsca postojowego, ale po prostu mieszkańcy stali. Teraz będzie po prostu tak geometria drogi zrobiona, że będzie pierwsze miejsca postojowe będą 10 metrów od przejścia dla pieszych.